I masz to. Znajdujesz zlecenie z Twojej branży, z Twojej specjalizacji, za dobrą kasę. Ale żeby je dostać, musisz napisać bezpłatne zadanie testowe. Siedzisz i się zastanawiasz, czy warto pisać, czy zleceniodawca mnie nie orżnie, czy to nie jest podpucha. Kiedy warto zrobić bezpłatne zadanie testowe i jak się zabezpieczyć przed tym, żeby zleceniodawca nie wykorzystał tekstu bez kasy? O tym w dzisiejszym odcinku. Podcast The Best, czyli Daniel Bawi edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Następnie trzeba zaznaczyć, że nie ma co się dziwić zleceniodawcom, że chcą zobaczyć próbkę, bo portfolio każdy może wyżyłować. Każdy może wstawić tam najlepsze teksty, które gdzieś raz mieli dobry dzień i napisali, albo te teksty, tylko te teksty, które odniosły jakiś spektakularny sukces, a okazuje się później, że na zapleczu jest sywkiła i mogiła. I sam byłem świadkiem przypadków, gdzie portfolio było naprawdę świetne, kandydat na rozmowie wypadł bardzo dobrze, ale sama jakość współpracy pozostawiała wiele do życzenia. W tym konkretnym przypadku gościu oddał tekst z czata GPT nieedytowany, nieredagowany, z nieaktualnymi danymi, który był po prostu słaby. I na zarzut, że to tekst z czata GPT odpowiedział, że nie, 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 W 100% pisany ręcznie, gdzie na, jak na dłoni było widać, że to jest. Z AI. Nikogo nie powinno to dziwić, że ludzie chcą coś sprawdzić, zanim wyłożą za to kasę. Nie, nikogo nie dziwi, że ślub jest poprzedzony długim okresem narzeczeństwa. Nikogo nie dziwi jazda próbna samochodem. Prawdę powiedziawszy, czytałem książkę Joe'ego Girarda, Każdemu sprzedaż, wszystko co zechcesz, i on był jedną z pierwszych osób, które wprowadziły właśnie jazdę próbną do, do procesu sprzedaży samochodu. Bo on wiedział, że jeżeli człowiek. Wsiądzie. Mało tego, nawet nie tylko jazdę próbną, ale dawał ten samochód ludziom bez pieniędzy, bo wiedział, że jak ten człowiek pojedzie nowym autem, zajedzie przed dom, pokaże się wszystkim sąsiadom, pojedzie z nim do kościoła czy na zakupy, zostawi auto i wszyscy będą na nie patrzeć, jak się oswoi z nim, jak poczuje ten zapach nowego samochodu, ten klimat nowego auta, świeżego auta, że nie będzie chciał go oddać. I miał rację, miał rację. A dzisiaj jazda próbna jest. Można powiedzieć standardem sprzedaży samochodów. Tak samo przymierzalnie w sklepach z ciuchami. Kiedyś nie można było przyjść do sklepu, założyć ubranie i, i zobaczyć, jak w nim wyglądasz. Do czasu aż w 1838 roku sklep Le Bon Marché w Paryżu, założony przez Aristida Bucicotta prawdopodobnie wymawiam to nazwisko źle wprowadził przymierzalnie. Z tego samego powodu, jeśli ktoś przymierza ubranie i zobaczy, jak w nim wygląda nie będzie chciał go oddać, a jeżeli wygląda źle, to weźmie rozmiar większy albo rozmiar mniejszy. Tak samo jest z tekstami. Zleceniodawca chce zobaczyć, czy nie ściemniasz. No bo dlaczego? Dlatego, że copywriterzy bardzo często ściemniają. Ściemniają po to, żeby dostać zlecenie. Często zdarza się, że pierwszy tekst robią wybitnie, a potem już sobie trzaskają z czata GPT, bo już przecież mają zlecenie, wzięli kasę i siema. Ale niestety tutaj przechodzimy ze skrajności w skrajność, czyli Dochodzimy do zlecenia dawców, którzy potrafią zlecić 20 tekstów na ten sam temat albo na różne tematy, wybrać sobie te fajniejsze, kandydatom powiedzieć no sorry, wiesz co, w sumie to już chyba nie chcemy tekstów, także tego i no się ma nie, nara. A później po dwóch, trzech miesiącach tekst pojawia się w internecie. Nawet, nawet agencje z rozbudowanym marketingiem potrafią powiedzieć tekst jest do dupy, nie puścimy go na stronę i nie zapłacimy za niego, nie bierzemy go po czym puszczają go na stronę. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, odsyłam do odcinka z Olą Młodzińską. To jest dokładnie jej historia. Więc z racji obecności oszustów też nikogo nie powinno dziwić to, że copywriterzy wahają się przed wysyłaniem bezpłatnego zadania testowego. Chociaż wielu się nie waha, wysyłają, a później przychodzą na grupy na Facebooku i narzekają, że zleceniodawca ich oszukał. Niemniej, kiedy możesz wysłać bezpłatne zadanie próbne? Przede wszystkim wtedy, kiedy ciśniecie na hajs. Kiedy ciśniecie na robotę, masz dużo luzów, nie możesz dostać zlecenia i bezpłatne zadanie testowe jest jedynym i głównym warunkiem, żeby w ogóle przejść dalej w procesie rekrutacyjnym na dane zlecenie. Jeżeli nie masz wyjścia, stoisz pod ścianą, masz nóż na gardle i pętle na szyi, wtedy owszem, ponosisz ryzyko tworzenia bezpłatnego tekstu próbnego, ale po prostu nie masz wyjścia. Jeżeli nie masz wyjścia, to jak sama nazwa wskazuje, nie masz wyjścia. Nie powiedziałbym, że warto wtedy tworzyć tekst próbny, po prostu musisz. Jak to mówiła moja mamusia, jak nie ma psa, to kot musisz czekać. Druga sytuacja, w której rozważyłbym wysłanie bezpłatnego tekstu próbnego, to naprawdę zajebista propozycja współpracy: typu marka, którą lubię, duża marka, która będzie fajnie wyglądać w portfolio, która być może będzie dla mnie biletem do jakiegoś większego zlecenia, do jakiegoś większego rynku która będąc w moim portfolio, automatycznie pozwoli mi zwiększyć moją stawkę za teksty. Marka, którą określiłbym roboczo jako prestiżowa, może luksusowa, albo po prostu marka, którą lubię. Nie ma wielu takich marek, bo moją sympatię trudno zdobyć, ale kilka ich jest. Gdyby któraś z nich kazała mi napisać bezpłatne zadanie testowe, pewnie bym się na to skusił. I trzecia sytuacja, w której warto rozważyć chociaż bezpłatne zadanie testowe, to jest ta, w której coś za to dostaniesz. Niekoniecznie kasę, ale coś wartościowego za to dostaniesz. I przykład. Pisałem zadanie testowe przy rekrutacji do Senuto, i chociaż nie dostałem się do tej roboty, to mój artykuł trafił do nich na bloga, mam od nich linka. I tym sposobem mam link do swojej strony, który jest wart pewnie kilkaset złotych, jeśli nie kilka tysięcy. Mam artykuł do portfolio na stronie marki znanej w branży. I dziką satysfakcję. No dobra, wiemy już, kiedy to zadanie testowe napisać, kiedy można rozważyć bezpłatne zadanie testowe. Ale teraz, co w sytuacji, kiedy zleceniodawca ma intencję ojebania kilku osób na ich pracę? Co w sytuacji, kiedy zleceniodawca chce zebrać kilka, kilkanaście tekstów i wrzucić je sobie na stronę albo kiedyś gdzieś wykorzystać? Jak przed tym się zabezpieczyć? Pierwsza sprawa, jeśli to są artykuły blogowe, to będzie w sumie łatwo, dlatego że Teksty na blogi czy artykuły sponsorowane docelowo mają ściągać ruch organiczny z wyszukiwarki, indeksować się, dawać linka, dawać moc do, do domeny, więc powinno być je widać w internecie, a jeśli będzie je widać w internecie, to je znajdziesz. Wystarczy, że fragment Twojego tekstu ze dwa zdania wkleisz do wyszukiwarki googlowskiej i to powinno Ci znaleźć. Alternatywnie możesz wrzucić na swoją stronę, zaindeksować ten tekst i ustawić narzędzie typu Plagia Shield, które będzie monitorować internet w poszukiwaniu podobnych treści. Jeżeli znajdzie, no to wtedy idziesz do takiego zleceniodawcy no i mówisz, że no słuchaj, tu wykorzystałeś mój tekst bez płacenia, to ja oczekuję za niego kasę. I o ile z tekstami, które idą do wyszukiwarki, które będą się indeksować, sprawa jest prosta, w miarę prosta, bo wpisujesz frazę w Google'a i znajdujesz ten tekst, o tyle co w sytuacji, kiedy Twoje treści nie idą do wyszukiwarki, co w sytuacji, kiedy nie bardzo można je wygooglać. Co jeśli na przykład są to posty na media społecznościowe? No tutaj, z tym wygooglaniem, to nie powiedziałbym, że to jest taka trudna sprawa, dlatego że jeżeli wpiszesz komendę site dwukropek, przykładowo facebook.com, a następnie wpiszesz tekst. To powinno ci znaleźć te, ten tekst w treści posta na Facebooku, tak samo w treści posta na Instagramie czy w treści posta na LinkedInie. No i nie muszę mówić o tym, że jeżeli to są posty na media społecznościowe, no to wiesz dla kogo je piszesz. Jeżeli nie wiesz dla kogo piszesz, kto jest podmiotem odbierającym te teksty, kto jest grupą docelową tego podmiotu, jeżeli nie znasz swojego klienta i piszesz bezpłatne zadanie testowe, to powiedziałbym, że to jest problem. Problem na etapie po pierwsze zlecenia, jeżeli zleceniodawca każe ci napisać, nie wiem, posta o tym, że aktywista przykleił się do asfaltu i to może iść gdziekolwiek, tu mógłby być problem, powiedzmy. Ale generalnie, docelowo zleceniodawca powinien powiedzieć ci, kto jest klientem. Jeżeli nie mówi, kto jest klientem, to raz, że ten tekst będzie gorszy, a dwa, że powiedziałbym na wstępie, że to już jest podejrzana współpraca. I tutaj na tym etapie, wysyłając brief, dopytałbym o to, kto jest klientem. Jeżeli Twój zleceniodawca, jeżeli to jest pośrednik, bo jeżeli bezpośrednio to łatwo, ale jeżeli to jest pośrednik i będzie krył, kto jest klientem, powiedziałbym, że to jest czerwona flaga, i tutaj darmowego tekstu próbnego bym nie pisał za nic w świecie. I kończąc, jeżeli wiesz dla kogo był ten post, to po prostu śledź tę osobę w mediach społecznościowych. Ewentualnie ustaw sobie przypomnienie na co dwa tygodnie, co miesiąc. Żeby przetrzepać profil tej osoby i sprawdzić, czy twój post poszedł, czy nie. Bo zleceniodawca może być twardy i wiesz, zleci ci dzisiaj, mamy załóżmy 17 kwietnia, kiedy to nagrywam, poczeka, bo przecież nie sprawdzisz, bo po co sprawdzać, i wrzuci to za dwa miesiące. Kolejna rzecz, co w sytuacji, kiedy to są maile. Maili nie wrzuca się na profile na mediach społecznościowych, nie wrzuca się do wyszukiwarki, chociaż wiem, że na przykład. Krzysztof Bartnik z Imkera wrzuca swoje newslettery na stronę, czy Maciek Wojtas też wrzuca swoje newslettery na stronę, więc teoretycznie można to wyczaić, ale załóżmy, że twój zleceniodawca lub jego zleceniodawca tego nie robi. Co w sytuacji, kiedy to są maile prywatne tylko do listy mailingowej? Odpowiedź jest bardzo prosta: zapisz się na tę listę. Jeżeli zleceniodawca, jeżeli obawiasz się, że zleceniodawca skojarzy cię z nazwiska, że załóżmy, jakiś Daniel Bartosiewicz pisał dla niego maile, a on te maile wziął i mu za to nie zapłacił, i zobaczy, że na listę zaraz zapisuje się ktoś, kto ma adres e-mail daniel.bartosiewicz.com. Jeżeli się obawiasz, że cię skojarzy, to po prostu użyj innego maila. Jeżeli nie masz innego maila, to nie wierzę, że żyjesz w 2024 roku. Taki zapasowy mail warto mieć. Zapisz się na tę listę, odbieraj maile, czytaj i patrz, czy Twój mail poszedł w komunikacji, czy nie. Jeżeli poszedł, zrób screenshota. I znowu możesz pójść do tego zleceniodawcy i powiedzieć mu, hej, słuchaj, wykorzystałeś mojego maila. Tutaj poproszę pieniążki za niego, tu jest faktura i czekam na kasę. Co jeżeli zadanie testowe, to oferta sprzedażowa. Oferta sprzedażowa, która też docelowo nie zawsze indeksuje się w Google, która chodzi przez dwa tygodnie okienka sprzedażowego, potem znika. Tu jest trochę trudniej, ale nadal są przynajmniej trzy kanały, którymi można do takiej oferty dotrzeć. Pierwszy kanał to jest lista mailingowa tego klienta. No bo nie oszukujmy się. No bo nie oszukujmy się jeżeli tworzy ofertę sprzedażową to komuś chce ją pokazać nie tobie bo od ciebie ją wziął bez kasy ale komuś kto potencjalnie kupi od niego jego produkt tak czyli gdzieś to wyśle gdzie na pewno na listę mailingową. Jeżeli ma listę mailingową wracamy do punktu poprzedniego zapisz się na listę i śledź. Jeżeli nie sprzedaje poprzez maile to prawdopodobnie będzie puszczać reklamy na Facebooku czy na Google. Wtedy wejdź na stronę tego klienta i wejdź w interakcję z jego społecznością, na mediach społecznościowych tak, żeby remarketing Facebooka Cię dopadł. Bo jeżeli on puszcza reklamy i puszcza na osoby, które weszły w interakcję z profilem, na obserwujących, na osoby, które były na stronie i tak dalej, to ta reklama powinna do Ciebie dotrzeć. Raczej nie ma możliwości wyblokowania Ciebie konkretnie ze swojego remarketingu. Tym sposobem reklama do Ciebie dochodzi, wchodzisz na ofertę. Tutaj koniecznie zrób screenshota, są narzędzia do robienia screenshota całej strony internetowej. Na przykład, go full page i wtedy z takim screenshotem zapisanym w PDF-ie idziesz sobie do takiego klienta i mówisz, że należą ci się pieniążki. Przy czym, jeżeli chcesz być złośliwym copywriterem, to nie musisz iść od razu. Możesz pójść po wszystkim. Jak pójdziesz po wszystkim, to jeszcze doliczasz odsetki za zwłokę. I trzecia opcja, jeżeli masz adres strony internetowej, na którą ta oferta trafi, to możesz spróbować znaleźć mapę witryny. Mapa witryny najczęściej znajduje się pod adresem domeny sitemap.xml albo sitemap podłoga xml w zależności od tego jaka jest wtyczka do WordPressa, ale domyślnie pod takimi adresami to się znajduje. Możesz też użyć komendy site domena i pokaże ci wszystkie wszystkie podstrony, które są zaindeksowane na danej stronie. Możesz użyć też tej komendy intekst dwukropek i wkleić fragment tekstu z oferty, którą wysłałeś do klienta. Przy czym podsumowując, zaznaczam, że mówimy tutaj tylko o sytuacji, w której klient Potencjalny klient powiedział ci, że Twojego tekstu nie wykorzysta. Jeżeli mówi, że nie wykorzysta, wykorzystuje, należy ci się kasa. Ostatnia kwestia, co zrobić z tekstem z bezpłatnego zlecenia próbnego, którego klient nie wziął? No bo umówmy się, napracowałeś się czy się napracowałaś, masz tekst wart 200-300 zł, który leży. Nie jestem zwolennikiem marnotrawstwa, jestem zwolennikiem zero waste content. I taki tekst, pierwsze co bym zrobił, to spróbowałbym sprzedać. Pochodziłbym po grupach branżowych, w zależności od tego jaka to jest branża. Pochodziłbym po grupach copywriterskich i po prostu wrzucił hasło, że słuchajcie, mam gotowy tekst, odpad po rekrutacji. Mnie on jest niepotrzebny, chętnie go sprzedam, do, dam dobrą cenę. Jeżeli tekst jest wart 200 zł, możesz nawet za niego krzyknąć stówę. czyli ten tekst i tak, i tak się zmarnuje. Ewentualnie, jeżeli to jest Twoja specjalizacja, to po prostu wrzuć go sobie gdzieś na stronę albo daj komuś w zamian za linka i będziesz mieć wpis do portfolio. W każdym razie użyjesz tego tekstu na swoją korzyść. Z innymi przypadkami oszustwa na tekst próbny się nie spotkałem, więc jeżeli masz co do tego pytania, wątpliwości, zrzuć to w komentarzu, jeżeli film Ci się podobał. Jeżeli te tipy są dla Ciebie wartościowe, zostaw suba dla YouTube'a, kliknij lajka like dla Spotify'ka, daj znać tym algorytmom, że tu jest fajnie. A jeżeli masz kogoś znajomego, komu zdarzyło się nadziać na takiego zleceniodawcę, wyślij mu link do tego odcinka, niech sobie obejrzy, niech wie co ma z tym zrobić i jak. Siema.